Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dniu dzisiejszym podzielę się z Wami bardzo szybkim, pysznym przepisem na domowe mango lassi. To jest nic innego jak jogurt naturalny zmiksowany z mango. Możecie tutaj użyć mango świeżego, pokrojonego w, powiedzmy sobie szczerze, kostkę. Czy to jest kostka? Ciężko powiedzieć. W każdym bądź razie pokrojonego. To i tak nie jest ważne, bo będzie zmiksowane. Możecie też użyć zamiennie takiego mango, takiej pulpy mango w puszce. Nie polecam używać takich plastrów mango w syropie. Wypróbowałam i no niestety to jest zupełnie inny smak. Więc lepiej pokusić się o zakup takiego mango w pulpie, najlepiej z odmiany Alfonso. Naprawdę najlepiej smakuje. Możecie to też tutaj sobie dosłodzić to mango lassi, ale ja w dniu dzisiejszym będę używać bardzo dojrzałego mango, które jest już samo w sobie słodkie. Mam tutaj przygotowane 400 ml jogurtu naturalnego, mniej więcej 100 ml zimnej wody, no i jedno takie naprawdę wielkie mango. Udało mi się zdobyć naprawdę takiego giganta. Więc teraz wszystko razem muszę tutaj wrzucić do dzbanuszka. Mango jest już tutaj razem z jogurtem w dzbanuszku. Dodam połowę wody, czyli 50 ml. No i teraz do akcji wkracza mój ulubiony old school. Sprawdza się, więc nie będę go zmieniać. I tutaj, moi drodzy, podaruję Wam tę część, bo będzie głośno. Mango lassi mam już gotowe. Jest super zmiksowane. Musicie miksować kilka minut, żeby ono się tak fajnie tutaj Wam połączyło razem z jogurtem i z wodą. Teraz sobie przeleję do słoiczka. No i za chwilę chyba będę miała co sprzątać, chociaż nie, odejdzie mi całkiem sprawnie, jak na mnie. I moi drodzy, ostatni szlif, kilka sztuk pokruszonych pistacji i nie pozostaje nic innego, jak się uraczyć takim pysznym napojem, przywołać sobie odrobinę lata w te jesienne dni. Życzę Wam smacznego, myślę, że łasuchy będą zadowolone, ponieważ można naprawdę tutaj zaspokoić apetyt na słodycze i przy okazji takim mango lassi sobie zastąpić jeden posiłek. Życzę Wam smacznego, pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie.